Cześć, cześć, witaj się na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest, no oczywiście, kolejny odcinek Recycling Center Simulator. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Mamy coś, no, możemy powiedzmy wrzucić tutaj sety. O, włączysz się sama? Nie? No to nie. Laski bez i bez laski. Teraz tak, tutaj to samo, seta, pyk pyk i ciach ciach, proszę bardzo. O, i to się włączyło samo, bardzo ładnie. Chłopaki się tam ogarniają. Chyba się ogarnęli. Wy sortujcie, my idziemy spać. Nie będę nic dzisiaj sprzedawał. Z uwagi na fakt, że to jest ten sam dzień, co w poprzednim odcinku. Dlatego ja chcę się przekimać. Ponieważ chciałbym zobaczyć, czy będą jakieś fajne oferty i dużo ciężkich rzeczy na kolejny dzień oczywiście. No kurde, więcej śpi niż pracuje. Cześć Georgina, co tam masz ciekawego? Wiecie co, powiem wam szczerze, że jakoś tak cholera lekko tutaj jest. Naprawdę lekko tutaj jest. A to ile będzie? No patrzcie, no. Ja szukam czegoś powyżej setki, no i nie znajduję, no. Dobra, to akceptuj. To akceptuj. No jak nie ma, to biorę to, co jest, nie? To akceptuj. I to akceptuj. Dobra, wyślijmy chłopców. Zobaczmy. Czy ja tam mam 6, czy ile, bo nie liczyłem, szczerze powiedziawszy. Pyk. 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 Tak, jest 6. Dobra. O, było blisko. By mnie maźnął. I sru. No i bardzo dobrze. Natomiast my ogarnijmy sobie poszczególne tutaj te kontenerki. Ja już to z buta zrobię, nie będę na palecie tego woził, bo mi się nie chce ustawiać. Wolę sobie pobiegać troszeczkę. No i przydałoby się, słuchajcie, oczywiście kolejne rzeczy tutaj robić. Może coś z drewna. Dobra. Patrzymy, co tu się dzieje. No tu się dzieje dobrze. Tu wszystko ustawione jest, bo ustawiliśmy. Teraz tutaj. No mało tego surowca mam. No ale to by trzeba było z kilku dni zebrać i dopiero. To wszystko idzie do przetworzenia. No, akurat tu jest dużo. Ale szkła to nawieźliśmy, łohoho, i jeszcze trochę, także nie ma się czemu dziwić. A co, jeszcze nie włączysz się? A jak tam wejdę, to się włączysz, tak? A jaka... Nie no, zacięło się coś. A, bo ja tu nie włączyłem. No i co? O, no dobrze. Czasami trzeba to pilnować, bo... jest takie złośliwe to ustrojstwo. Dobra. I plastik. Ile tego plastiku mam? No malutko. Dobra. Zapasy porobione. Sprawdźmy te kontenery do recyklingu. Weź pani normalnie przez płotki. 36 kg, no to jest strasznie mało. Natomiast my możemy już coś tam...
opatrzyć. A, jeszcze, moment, przepraszam. Drewno, ile tutaj jest, jaki tu jest zapas w ogóle i... A, 500, no to nie, no to drewno to bierzemy, to tam trzeba się wziąć i... co wy macie tutaj drewnianego, synki? Takie rzeczy. No dobra, ale możemy na początek te gazety, bo tutaj jest 80 sztuk na magazynie, 36 oni chcą w kwocie 4000. To czemu by z tego nie skorzystać? Ja wyjdę z 7000 i zobaczmy, jak to się tam będzie. O kurczę, to jak wy ten sposób negocjujecie, to my chyba nie poszalejemy. No, zdecydowanie. No, ale już na 5000 to powinni się zgodzić. No i się zgodzili. Dobra, i to realizujemy. Bardzo dobrze, fajnie. I teraz dalej. Te koperty tutaj mnie intrygują. To by można było też wziąć. Bo możemy. I tu wyjdźmy z kwoty 8000. Nie, może z 8 to nie, z 9. Co by mieć z czego opuszczać. Dobra, teraz 8000. Ładnie. I wyrównajcie to do 7,5. No i elegancko. Ja też jestem strasznie zadowolony z waszej postawy. I szybko realizujemy to zamówienie. 10 punktów reputacji. Dobra, te skrzynki to już nie, bo tutaj zostało mi tylko... chociaż... No nic, zobaczmy jeszcze tutaj. Co oni tutaj mają? O! Brykiety drewniane. O, ale tu jest fajny komplecik, słuchajcie. Fajny komplecik. 42 brykiety drewniane plus... 36 drewnianych pudełek to jak najbardziej tak. I ja wyjdę stąd tutaj z 15000. Proszę, zobaczmy co oferujecie. No powiem szczerze, myślałem, że będzie ciekawiej, no. No już jest trochę ciekawiej. To ja 11000 zaoferuję, proszę. Bardzo brzydko robicie, chciałbym zauważyć. 9000 i proszę mnie tutaj nie denerwować. Dobra, to czekajcie, 8500. No i radzę się zgodzić. No i bardzo dobrze. I to już musimy robić, słuchajcie. To już musimy robić. Wiecie co? Ja bym jeszcze się potargował tutaj. I wyjdźmy z 8000. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Dobra, to my dajemy 7000. Gdzieś się pewnie na 5,5 spotkamy. No to może jest szansa na 6. 6500. Żebyśmy się właśnie na 6 mogli spotkać. I 6. A coś mi się wydaje, że to 5,5 będzie, a nie. No dobrze, 5500. No dobra. Lecimy robić. Zaczniemy, słuchajcie, od drewnianych pudełek. Tutaj. Zaczniemy od drewnianych pudełek, bo ich jest... albo wiecie co? Nie. Weźmy te 84 sztuki... Nie, stój! Gamoniu. 36, a tutaj 84. W ostatniej chwili. Łącz. A to później. Poprzenosimy sobie palet. Tam chyba Andrzej tak polecał, że jak nie masz co robić, to sobie palet na znoś, nie będziesz biegał.
A teraz to co robię, Andrzejku? Jak myślisz? Boże, no już chyba już nie mam siły biegać. Dobra. Teraz tak, tam jakieś szkło jest, tutaj jakieś, jakieś metalowe rzeczy są. Co z plastikiem? Bardzo maluśko. No tu się tworzy w ogóle coś? Stoi. Czyli zabrakło? A nie, robi się. Jeszcze się robi. To możemy to dorzucić jeszcze tutaj. O. Tutaj też dorzućmy. Dobra, brykieciki mogę ładować. Roznosiłem, kuźwa, tych palet jak głupi. I teraz będę jak głupi ładował. No ale dobrze, już jedna 42 by była. To my będziemy w stanie, jak już tam zaczną się drewniane pudełka robić, to jedno zamówienie z Lumberline będziemy mogli zakończyć, nie? No tego właśnie nie rozumiem. Czemu to się tak robi? Dobra, to markujemy. Już niewiele zostało. Ciekawy jestem, od czego zależy to połączenie tutaj, bo stałem bardzo blisko, tak na dobrą sprawę. No i to się tam jednak rozłączyło, nie? Dobrze, 20 już jest i to jest ostatnie i pyk. I my w takim razie teraz robimy pudełka. Robot nam zawiezie do magazynu, to jedno. A my możemy dostarczyć już to zamówienie. 20 punktów repki dostaliśmy, elegancko. Słuchajcie, a z tymi lepiej płatnymi zamówieniami to nie jest tak, że my powiedzmy jakieś tutaj robimy te... jak to się nazywa? Prestiż zdobywamy, powiedzmy, coś w tym stylu, że jak im to zrobimy przykładowo, to potem dostajemy lepsze zlecenia? To tak chyba nie działa, ale wolę zapytać. Oż ty, synu mój. Dobra, jeszcze troszkę. No i dobra, tu mamy i kolejne zamówienie będziemy mogli zrealizować. Tak na dobrą sprawę to mogłem zrobić 30. Bo 6 jest na magazynie, no to akurat byśmy mieli, nie? No i gitara. Teraz ten tam przywiezie, jest po 15, za chwilę chłopaki wrócą, więc bardzo, bardzo dobrze. Ja czekam, aż ten robot tam, o właśnie, ustawi, bo nie chciałem w kontrakt wchodzić. No i to dostarczamy. I co oni jeszcze tutaj by dla nas mieli? 36 brykietów, te pudełka, no to już mi się za bardzo nie opłaca. Papier, kamień, nożyce. To nic, plastik. O, to jest fajne zlecenie. No, fajne to zlecenie jest. I to też jest fajne. To w takim cholera, nie wiem, czy mi tego plastiku wystarczy. No, chodźmy najpierw sprawdźmy, zanim coś przyjmiemy, bo to wiadomo. Przyjmiemy, potem będzie lipa, nie?
202. No może być różnie. Nie, to ja z plastiku to zrezygnuję. Przynajmniej na razie. To zobaczmy dalej. Ten paper to może później. Szkło. No szkła mam dużo, tak? Szkła mam dużo, więc można byłoby tutaj coś popatrzeć z tym. Metal. O, tutaj mamy fajne zamówionko, bo mamy metalowe puszki już gotowe, tylko 30 kabli trzeba byłoby zrobić. Więc ja już skoczę te kable machnąć. Niech one już się tworzą. I w takim razie 72 kable, 144 kilo, niech się tworzy, to część będzie jeszcze w zapasie. Natomiast my w tym czasie potargujemy się nieco. I tutaj wyjdźmy z kwoty 16 tysięcy może. Dobra, to zjedźmy na 14 tysięcy. No to teraz to nieładnie, no. 13 tysięcy. Aha, i to 8 to 8, no i koniec. No. I skończyło się babci sranie. Dobra, i tutaj akurat mam jeszcze metalowe rury, które już na CITO mogę zrealizować. To tutaj wyjdźmy może z 8 tysięcy. Zobaczmy. Dobra. To będzie 7 tysięcy. Ale tak się wahałem jeszcze. Ale zobaczymy, co oni. No dobrze, to zjedźmy na 6,5. Pewnie na 6 się spotkamy. No i 6. No i gitara. I to możemy od razu zrealizować, bo to akurat mamy elegancko. I te metalowe puszki, no w sumie to ich uprzątniemy już do zera. To też mogę. Wyjdźmy z kwoty 7 tysięcy. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, o ile oni podniosą tę ofertę swoją. No, może być. To 6 tysięcy, pewnie 5,5 będzie. A, albo i nie. 5,5. I 5. No bez jaj, kurczę, no. Cztery 900. Dawno takich się... W takie kwoty się nie bawiłem. Ja pierdziulę, no. No to 5. To jak wy tak, to... Co jaja robicie? To 4900. Cztery 800. No i już koniec. No ale możemy to też zrealizować, tak? Dostawa. Kable pewnie już się wzięły i wyprodukowały. Uhuhu. 60 kabli tu się mieści, ja 72 zrobiłem. To tak de facto. Ja mogę jeszcze tutaj, czekajcie, bo to 12 zostało, tak? To ja mogę, powiedzmy, jeszcze przykładowo, nie wiem, 38 dorobić. Albo 48. O. No jest, tak będzie. Do równej palety. No to sobie tę paletę przyniosę. Dobra, idziemy zamknąć zlecenie. O, chłopaki już tam ogarnęli się, to bardzo dobrze. I pstryk, i proszę uprzejmie. Elegancko, bardzo ładnie.
No, już coraz bliżej 19 poziomu, a to oznacza, że coraz bliżej 20. A to oznacza, że niebawem będzie przerwa od recyklingu. My tymczasem każemy im to tutaj posortować. Zobaczymy, ile czego mamy. No, zbyt wiele to tutaj nie ma. Więc ja nic z tym nie będę, proszę Państwa, robił, bo nie ma to najmniejszego sensu. Prawie 250 tysięcy mamy na koncie. Nie ma na co tych pieniędzy wydawać. Wszystko już praktycznie mamy. Jeżeli chodzi o kwestie związane, słuchajcie, z pracownikami, to możemy tutaj zerknąć, bo być może coś się tam odblokowało. No nie, właśnie od 19 dopiero. Tutaj mamy Cheyenne Carter, asystentkę. Wiek 21 lat, dzienne wynagrodzenie 104, 7 połączeń, zwolnijmy ją i zatrudnijmy teraz dla odmiany, tak żeby była tutaj jakaś ta, jak to się nazywa? Nie rotacja, tylko urozmaicenie. I tym pozytywnym akcentem ja się z Państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.